Cześć kochani! Rozpoczynamy dziś 14 dzień projektu Halloween. Projekt Halloween trwa przez cały październik, kiedy to codziennie tworzę dla Was charakteryzację i uwierzam ją na tutorialu. 31 dni do Halloween, 31 tutoriali. Jest 5 tematów przewodnich, które rozwijam na 6 różnych sposobów. Aktualnym tematem są mityczne istoty. Dzisiaj jako drugi wzór z tego tematu powstał Faun, czyli w mitologii greckiej bóg lasów i pól oraz płodności. Dzisiaj daję Wam odsapnąć, jest zdecydowanie mniej strasznie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się dzisiejszy wzór, jak również cała seria. Jeżeli tak, to subskrybujcie ten kanał, a nic Was nie ominie. Dzisiaj zacznę od założenia soczewek kontaktowych i zakrycia brwi, żeby dobrze oddać rysy twarzy, które wymyśliłam sobie dla mojego fauna. Jeżeli chcecie, żebym nakręciła osobny filmik na temat tego, jak to robię, napiszcie w komentarzach. Na warstwę kleju i pudru nakładam grubą warstwę TV-sticka z Kryolana, a teraz pokrywam nim także całą twarz. Na całość ląduję w puder fiksujący, żeby wszystko utrwalić. Z paletki do konturowania wybieram najciemniejszy brąz i całą twarz będę właśnie tym kolorem konturować. Kontur na policzkach jest bardzo wyrazisty, żeby nadać mojej twarzy taki nierealny, trochę zwierzęcy wygląd. Bardzo ważne w tym przypadku jest także konturowanie nosa. Dzięki tej wyraźnej różnicy między bardzo jasnym nosem i ciemnymi jego brzegami, kształt mojego nosa zupełnie się zmieni. Miedzianą farbkę Diamond Effect i gąbeczkę do zarostu użyję, żeby nadać mojej skórze ciekawej faktury. Granicę między łukiem brwiowym a powieką przyciemniam jeszcze, żeby dodać głębi. Oko podkreślam czarnym eyelinerem bardzo mocno, podkreślając też wyciągnięty w dół wewnętrzny kącik oka. W poszukiwaniu idealnego odcienia złotego sięgnęłam po moją ukochaną paletkę Chocolate Bars Too Faced. Aby nadać nosowi odpowiedni kształt, najpierw przydymiam go tak lekko czarnym cieniem, a potem farbą wodną ostatecznie definiuję kształt. Usta natomiast maluję czarnym eyelinerem wodoodpornym, żeby zaraz wszystko nie odbiło mi się na dolnej wartce, ponieważ maluję tylko górną. Charakterystyczne dla jeleni białe kropki maluję farbą wodną. Ważne jest, żeby były one różnych wielkości, żeby nie wyglądały jak od szablonu. Na usta z braku odpowiedniego koloru nakładam tłustą farbkę w takim czerwono-brązowym kolorze. Zdecydowałam, że białe kropki przypruszę nieco złotym cieniem, żeby nie były tak wyraziste. Na dekolcie tą złoto-miedzianą farbą, którą pokazywałam Wam wcześniej, maluję coś w rodzaju gałęzi, a następnie bardzo delikatnie konturuję. Faun oczywiście warkoczyków mieć nie musi, jest to opcjonalne, natomiast musi mieć rogi. Moje zrobiłam z folii aluminiowej i kleju na gorąco, a całość pokryłam czarną farbą. Dodaję jeszcze wieniec z czarnych róż i mój faun jest gotowy. Dzięki za uwagę kochani i widzimy się oczywiście jutro. Nie zatrzymujemy tej lokomotywy, pędzi ona dalej, aż do Halloween. Don't anyone, whatever you do.